W Polsce mamy coś takiego jak kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego i liczba wydawanych kart DILO przez lekarzy rodzinnych w celu diagnostyki w kierunku podejrzenia nowotworowego spadła o 50% w tej chwili, czyli pacjenci... Do zeszłego roku. Tak, względem poprzedniego roku, więc w tej chwili mamy masę nowotworów, które są nieme, które zaczynamy teraz rozpoznawać na zbyt późnym etapie, aby mogły być wyleczalne w łatwy sposób, mało okaleczający sposób. One są w pełni wyleczalne, dlatego ważne są te badania profilaktyczne. Wiele z nich jest, wiele z nich, im wcześniej są wykryte, tym lepiej. To dotyczy raka prostaty, który jest ponad 90% wyleczalny, jeżeli jest wcześniej wykryty. Rak nerki, jeżeli jest mały i uda się tylko wyciąć guz zamiast wycinania całej nerki, też świadczy o tym, że to stadium jest niższe, a nie wyższe.